Centrum Biodukacji Multimedialnej w Zamku Grodno oficjalnie otwarte. Turyści mogą tu poznać przyrodę, rezerwatu góra hojna oraz górsowych. Wszystko podane jest w nowoczesnej formie, ale umiejętnie wkomponowanej w średniowieczne mury zamku. Centrum Biodekacji Multimedialnej to część większego projektu, w skład którego wchodzą jeszcze dwa elementy, kładka nad jeziorem Bystrzyckim oraz akwarium centrum obsługi ruchu turystycznego. W ramach centrum powstały dwie sale. Pierwsza z nich poświęcona jest nietoperzom, z kolei w drugiej sali zwiedzający poznają unikalną przyrodę regionu zaprezentowaną w odsłonach czterech pór roku. Blisko 12 700 złotych zebrano na odbudowę zakładu przyrodoleczniczego w sztawnie Zdroju. Zbiórkę prowadził społeczny komitet na rzecz odbudowy zakładu przyrodoleczniczego w sztawnie Zdroju. Udało się zebrać 12 699 złotych i 67 groszy. Kwota została już przekazana na rachunek spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Drużyna Miner zwał ma nowego zawodnika. Prosto z kolebki futbolu amerykańskiego Stanów Zjednoczonych przyjechał nowy rozgrywający Austin Stubbs. Ma 26 lat i od samego początku stał się silnym wzmocnieniem dla górników. Drużyna rozegrała z Amerykaninem dwa mecze, w których zdobyła zwycięstwo m.in. dzięki postawie Quarterbacka. Austin Stubbs grał w futbol od czwartego roku życia. Zaczynał od bezkontaktowego futbolu flagowego. W znaną wszystkim odmianę gra do 18 sezonów. Jego kariera na dobre rozpoczęła się, kiedy trafił do prestiżowego, jeśli chodzi o futbol, liceum Wajowa. Później trafił do Uniwersytetu w Minnesocie, gdzie powstał Narodowy Turniej, w którym... Wzięło udział 36 drużyn. Po czym przyjechał do Europy, by grać w Turcji i Serbii. Teraz przyszła kolej na Polskę.